Cześć. No hej. Właśnie dzwonię do Janka. Kazałam mu zmierzyć gorączkę, bo coś się znowu źle czuje i... Mamo. Co? To są wszystko objawy wieszczego. Jutrzejszego sprawdzianu z fizyki. To ja się martwię. Znowu mnie nabrał. Nie, nie, nie. Tym razem tak nie będzie. Nie będzie tak. Zobaczysz, będzie miał karę. Tak. A co ty tak za mną biegasz? Pogadać chciałem. Proszę. Wiem, że ci obiecałem, że nie odpuszczę tak łatwo Sylwii. Że nie dam jej rozwodu bez orzekania o winie. Piotrek. Ale poczekaj, daj mi skończyć. Pojawiły się nowe okoliczności po prostu. Dlaczego nie chodzi o sprawdzian z fizyki? Bo Asia rozstała się z Tomkiem i chce wyjechać. Nie mogę na to pozwolić. Kocham ją. I muszę mieć mocne argumenty, żeby ją zatrzymać. Piotrek, ja cię naprawdę bardzo dobrze rozumiem. Kochasz ją, chcesz być z nią, chcesz to przyspieszyć. Ja cię rozumiem. Ale ty po prostu nie możesz odpuścić Sylwii. Wiesz, jaka ona jest. I wiesz, że ona to wszystko wykorzysta. Dzień dobry. Piotrek, błagam cię, zastanów się. Możemy chwilę pogadać? Masz bardzo źle wychowaną matkę, nie mam czasu. No, ja króciutko. Chcę przyspieszyć rozwód. Jestem gotów wycofać pozew, złożyć nowy, bez orzekania o winie. Proszę to przekazać Sylwii. O, Piotr, to bardzo szlachetne. Od początku uważałam, że to bardzo dobre rozwiązanie.